A teraz, drogie dzieci, przeczytam wam bajeczkę. Słuchajcie uważnie, bajka jest bardzo mądra. Nieszczęście ma postać rozmaitą. Wielokształtna jest marność tej ziemi. Na wzór tęczy Do przygody jeden klik. Dzieci udają, ale dwoje stawienia nastawiłem. A więc ja... Jacek. I mój drugi przyjaciel, Siurex. Mój osobisty raptor Jezus, ruszamy na przygodę, a dokładnie na polowanie na krokodyle. Ruszamy. O Jezus. No co myślicie, co za nóg, co za lama. Mam taką małą postać, taką malutką niebieskiego smerfa na 10 poziomie. Ale nie, drogie panie, i drodzy panowie, i drogie dzieci, sytuacja wygląda następująco. Otóż ja... Powiedzmy, że nastąpiła taka sytuacja, że mam trochę więcej postaci, ale niestety nie ma wachy. A, nie ma pieniążków na abonament, więc myślę, dobra. Mam sobie pograć, to sobie zrobię takiego potworka. I sobie pogram do levelu liczby 20. No bo czemu nie? W sumie nie wiem, po co ja to zabijam. Największy problem tej gry jest taki, że człowiek nie wie, czemu coś robi. Ale to w sumie robi, bo w sumie czemu nie? Ale sobie węża ciulnie. Raptor, Siurex, bierz go. Biegam, zabijam krokodyla. Gra muzyka. Jest ślicznie. Jest przyjemnie. Komputer wyje w tle. Kolejne krokodyle giną. W sumie czasami się zastanawiam, jak patrzę na tą grę, czy ta gra nie jest... Nie, nie może być. A trochę mi się kojarzy z Imigranta. No bo czemu, proszę pana? Tak sobie biegam. Strzelam z łuku, rzucam kamieniami. Zbieram trofki. Poszerzam mój ekwipunek. O, patrzcie, jest sobie aligatorek. Myślę, a, czemu go nie ciulnąć? Se ciulnę. Ten przenośny supermarket, wezmę sobie ząbek. Wypłynę i atakuję ponownie. Dość dziwna myśl o tej bezbożnej godzinie. Tak sennie. Tak miło. Wokół wszyscy giną, a jestem trolem w biustonoszu. Nie, to raczej mięśnio ścisk. Co nie, Siurex? To jest to. Tak miło. Jeszcze troszkę. Troszeczkę. Jeszcze jedna rzecz. Jeden krokodyl. Proszę bardzo. No i mamy. Wyruszamy. Muszę mu to oddać tutaj, ale będziemy aż tak wywrotni, że przyjmiemy jeszcze jednego questa. Muszę pomóc tej babci. Ona potrzebuje... Aha, o to chodzi. Brum, bum, bum. Mam jej pomóc. A ona chce, bym poszedł tam. Nie. Co się stało?
przegrałem questa? Aha. Bo tam złoczyńca miał przyjść. Okej. Okay. Cześć. Sorry, ale pogoda i zapylenie Krakowa gęste. Chuj. Nie działa dobrze na człowieka. Jego aparat oddechu. Siurex, musimy obronić tą starszą panią. Rozumiesz mnie, Siurex? Tekla. Teklo, poczekaj. To wygląda groźnie, co nie, Siurex? Greetings. Tam jest twój braciol, Siurex. Zabij. Okej. Gdzie ty, kobieto, idziesz? Wszystko drepta. Wolf jest taki śliczny. Ojojojojoj. Siurex, nie daj zabić babci Tekli. Nie mogę zbierać. Okej. Co ty właściwie? A, tu spryciula. Ej! No i o to chodzi. Mój raptor Jezus jest bardziej Jezusem niż mi się wcześniej wydawało. Skill fajny. Żabę trzeba zabić, no. Jak to nie mieć skojarzeń? O. Została strzałem w kolano. Ona chyba nie jest do końca normalna. Babciu. Babcie poniósł melanż. Tylko jak ja mam niby za tobą mieć, he? Widzisz, nie przegram questa. Hello, babciu. Babciu, do tego orka idziesz? Ano, najwyraźniej tak. Bo robi sobie ze mnie jaja. Jej! Coś mi tu nie pasuje. Czy ona nie mogła po prostu polecieć ze swojej chatki aż do tego Ragarana? Tylko musiałem jej przypomnieć, że taka opcja istnieje. Dobra. Jednemu szczęśliwi pomogłem. Ruszamy. 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 Dać questa. Szkoda, naprawdę szkoda, że abonament tu nie ma. Bo bym sobie moim wierzchowcem po prostu pojechał. A tak, to sobie biegam. Ej, dalej chodzę po wodzie. Super. W sumie następnym razem można by wziąć kogoś i sobie zrobić jakiegoś Dungeona, albo jakiegoś raid. Nie, raidu nie mogę. Nie mam aż tak wysoko levelowej postaci, ale chyba jakiegoś dungeona można ciulnąć. Aż mi się przypomniała seria z trzynastki. Środek nocy. Gram. Bardziej biegam po mapie. Nic się kompletnie nie dzieje.
Kompletna cisza. W sumie klimat fajny. Taki człowiek, który nie nagrywa jakoś fetyszystowo na tuby, nie jest jeszcze takim game'owym ekshibicjonistą, to tak w sumie czuję ten klimat. Ma w tle puszczoną muzykę, chodzi po wodzie, atakuje siureksem okoliczne stwory. Wokół cisza. I bolący środkowy palec od naciskania klawisza W. Czysty spokój. O, i mamy cel naszej podróży. Cześć. Nic, no. Nic, nie mogę wziąć. Wezmę to, może po prostu sprzedam. Okej. No i zajebiście. Jeszcze dwóch ziomków. Ale tym razem myślę, że to starczy. Nawet nie wiem, czy ktokolwiek będzie się chciało oglądać taki zaspany gameplay. To cóż. Życzę wszystkim dobrej nocy.